Szczęść Boże! Moi drodzy, od razu na początek informacja. Słowa, które tutaj nagrywam, są przeznaczone przede wszystkim dla parafian, parafii najświętszego serca pana Jezusa w rybniku Boguszowicach i w, w, dla wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób z tą, są z tą parafią e, związani. A zatem, moi kochani, parafianie najświętszego serca pana Jezusa w rybniku Boguszowicach. Nagrywam ten filmik, to słowo, ponieważ nie będzie mnie z różnych powodów na mszy świętej pożegnalej 27 sierpnia 2021 roku o godzinie 17, żeby już tak dokładnie datowo to umieścić, proszę uważajcie mnie za usprawiedliwionego. O takie usprawiedliwienie bardzo serdecznie proszę, no i dlatego też pozwoliłem sobie nagrać tych kilka słów, które chcę do Was, kochani, szczególnie skierować prosto z serca. Kiedy tak sobie ostatnio nad tym wszystkim rozmyślałem, mówię sobie 4 lata. 4 lata, tylko 4 lata, aż 4 lata. Nie jestem w stanie ogarnąć umysłem, rozumem tego wszystkiego, co przez to ostatnie niby tylko 4 lata się dokonało. Najpierw, kochani, słowa wielkiej wdzięczności wobec Pana Boga. Najpierw Panu Bogu jestem bardzo wdzięczny za to wszystko, czego mogłem doświadczyć właśnie tam, w tej parafii przez te ostatnie 4 lata. No i, kochani, Wam wszystkim, za wszystko chcę powiedzieć jedno wielkie dziękuję. Bóg zapłać. Nie jestem w stanie wszystkich Was wymienić, wypowiedzieć to jakoś, ale no wszystkim za wszystko serdeczne Bóg zapłać. Tyle różnych spotkań, tyle różnego działania, wspólnej modlitwy, wątpliwości, rozmów, zastanawiania się, przede wszystkim wspólnego poszukiwania naszej cudownej relacji z naszym cudownym Panem Bogiem. To jest chyba najpiękniejsze. Wszystkim. Za wszystko składam serdeczne Bóg, zapaść, serdeczne dzięki. Ta wdzięczność jest, kochani, w moim sercu naprawdę olbrzymia i wielka. Wielkie, wielkie dzięki. Jeśli ktokolwiek czuje się jakkolwiek skrzywdzony przeze mnie, bardzo serdecznie przepraszam i proszę o wybaczenie. I oczywiście, w miarę możliwości, zachęcam do dalszego kontaktu. Mój numer telefonu pozostaje niezmieniony. Tak samo. Mój e-mail jest dalej taki sam jak był, więc w miarę możliwości, o ile tylko oczywiście będzie taka opcja, bardzo serdecznie zapraszam do dalszego kontaktu żegnając się i dziękując wam wszystkim kochani bardzo bardzo serdecznie chcę też pozostawić pewne życzenie jak to powiedzieć przesłanie po pierwsze znowu po raz kolejny chcę użyć jako życzenia dla was kochani życzenia błogosławieństwa słów z mojego hasła prymicyjnego które zaczerpnąłem z pierwszego listu świętego Pawła apostoła do Tesaloniczan mianowicie słowa to zawsze się radujcie Nieustannie się modlcie. Tego Wam nieustannie życzę, tak jak życzyłem zawsze. Zawsze się radujcie, nieustannie się modlcie. Jak człowiek się modli, jest w sercu radość. Jak jest w sercu radość, człowiek chce się modlić, być przy Bogu. A drugie takie życzenie związane jest z pewnym słowem z katechizmu Kościoła Katolickiego. Pozwólcie, kochanie, że zacytuję. Jest to pierwszy punkt w katechizmie Kościoła Katolickiego. Słowa brzmią tak. Bóg w samym sobie nieskończenie doskonały i szczęśliwy, zamysłem czystej dobroci, w sposób całkowicie wolny stworzył człowieka, by uczynić go uczestnikiem swego szczęśliwego życia. Dlatego w każdym czasie i w każdym miejscu jest on bliski człowiekowi. Jest on bliski człowiekowi, on Bóg. I to jest moje drugie, bardzo niesamowite życzenie. Kochani, życzę wam wszystkim, cokolwiek będzie się działo w waszym życiu, żebyście zawsze głęboko doświadczali bliskości Boga, który ma to jedno pragnienie, o którym przed chwilą słyszeliśmy w tym fragmencie. Pan Bóg chce uczynić i już uczynił człowieka uczestnikiem swego szczęścia. Bóg jest szczęśliwy. I Pan Bóg chce tym szczęściem się dzielić. Bardzo wam życzę, żebyście, kochani, zawsze garściami, garściami czerpali z tego szczęścia Pana Boga, żebyście każdy z was w parafii najświętszego serca Pana Jezusa w rybniku Boguszowicach mocno doświadczali, jak Bóg swoim szczęściem się dzieli, jak daje swoje błogosławieństwo. Czerpcie garściami, ile się tylko da, bo to się dzieje każdego dnia. W każdej chwili. Takie życzenie chciałbym Wam dzisiaj pozostawić. Życzę Bożego Błogosławieństwa. Do zobaczenia na różnych ścieżkach życiowych. Jak to mówią, góra z górą się nie zejdą, ale człowiek z człowiekiem zawsze. No cóż, pozostaje zakończyć chyba jednym wielkim pytaniem: Jak się czujecie? Mam nadzieję, że we wszystkich domach teraz, tam gdzie tego słuchacie, właśnie zabrzmiał okrzyk: super, bo jest super. Kiedy Pan Bóg jest na pierwszym miejscu w naszym życiu. Do zobaczenia, do usłyszenia. Zapraszam nadal też na mój kanał, oczywiście na YouTube. Mam nadzieję, że tam twórczość dalej też będzie trwała. Z Panem Bogiem!